tym roku mija dokładnie 127 lat od powstania pierwszego filmowego horroru. Dokładnie w 1896 roku światło dzienne ujrzało dzieło zatytułowane Rezydencja Diabła. W tym filmie po raz pierwszy użyto efektów specjalnych właśnie po to, aby przestraszyć widza. Oczywiście były to efekty specjalne szyte na miarę końcówki XIX wieku, więc nic ekscytującego jak na dzisiejsze czasy, jednak wtedy było to coś. Rozkwit kinagrozy przypada jednak na końcówkę XX wieku, a dokładnie ostatnie 25-30 lat minionego stulecia. Ja postanowiłem w tym momencie przygotować listę kilku, moim zdaniem, najlepszych horrorów wszechczasów, które każdy fan gatunku powinien znać. Jeśli chodzi o kolejność, poza pierwszym tytułem jest ona całkowicie przypadkowa. Omen to film, który tak bardzo wyrył się w mojej pamięci, że od czasów pierwszego seansu jest obecny ze mną w bardzo różnych, czasami dziwnych aspektach życia. Od ników w grach czy w sieci, przez plakaty, zdjęcia, figurki, tatuaże, aż po imię psa. Ten wydany w 1976 roku film opowiada historię rodziny Thornów. Robert Thorn, w którego rolę wciera się Gregory Peck, udaje się do rzymskiej kliniki, w której na świat przychodzi jego dziecko. Dokładnie 6 czerwca o godzinie 6 rano. Okazuje się, że jego dziecko jest martwe. Sam jest w głębokiej rozpaczy, jednak boi się także o stan psychiczny swojej żony, ponieważ bardzo długo starali się o dziecko. Na miejscu spotyka jednak księdza Spiletto i za jego namową postanawia w tajemnicy przed Katrin adoptować syna, którego matka miała umrzeć przy porodzie. Nie wie jednak, że nie jest to zwyczajne dziecko, a on zabiera pod swój dach syna samego diabła. Omen to kultowe dzieło, które powstało na bazie powieści autorstwa Davida Zeltzera o tym samym tytule. Look at me, Damien. It's all for you. Egzorcysta to kolejny przykład ekranizacji doskonałej powieści. Autorem książki jest Peter William Blatty. Jest to opowieść o jednym z najbardziej znanych egzorcyzmów w historii kina. Wszystko zaczęło się wówczas, kiedy aktorka Chris McNeil zauważyła dziwne zachowanie swojej córki Regan. Diagnozy lekarzy nie dają odpowiedzi, ponieważ wszystkie wykonane badania wskazują na to, że dziewczynka jest całkowicie zdrowa. Jej stan jednak z dnia na dzień pogarsza się. Pewnego dnia po powrocie z planu zdjęciowego Regan atakuje matkę, która zmuszona jest przywiązać ją do łóżka. Będąc całkowicie bezsilna, postanawia prosić o pomoc młodego księdza Carrasa. Ten podejrzewa, że dziecko jest opętane przez diabła i wzywa na pomoc egzorcystę, księdza Merina. Mówi się, że film jest przeklęty. Reżyser William Friedkin tuż przed rozpoczęciem prac nad filmem poprosił prawdziwego księdza o przeprowadzenie egzorcyzmów na planie. Nie zmienia to jednak faktu, że podczas kręcenia ujęć na miejscu zginęło dwóch aktorów. Film też był swego czasu zakazany, m.in. w Wielkiej Brytanii. Horror to nie tylko duchy, demony i nawiedzenia. Jeden z najlepszych horrorów wszechczasów dzieje się bardzo daleko, w kosmosie. Po ukazaniu się pierwszego filmu z serii Gwiezdnych Wojen, Ridley Scott był tak oczarowany dziełem George'a Lucasa, że sam postanowił stworzyć film, którego akcja będzie się rozgrywała daleko poza Ziemią. Tak właśnie powstał Obcy, ósmy pasażer Nostromo. Film opowiada o załodze tytułowego statku Nostromo, którego załoga otrzymuje tajemniczy sygnał SOS. Chcąc go sprawdzić, lądują na planetoidzie, z którego dochodzi. W tym momencie jeden z członków załogi zostaje zaatakowany przez obcą formę życia. Obcy to jeden z najpopularniejszych antagonistów znanych w popkulturze. Jego postać pojawia się nie tylko w samej serii Obcy, ale także innych dziełach. Za stworzenie potwora odpowiedzialny jest Hans Rudolf Giger. Jeśli chodzi o Obcego, to kolejny przykład tego, że na rynku dostępna jest także książka. Jednak w odróżnieniu od poprzednich, ta powstała na bazie filmu. Stephen King to zdecydowanie jedna z najważniejszych postaci w świecie horroru, ale śnienie to jego najwybitniejsze dzieło, przynajmniej moim zdaniem. Zarówno książka, jak i film opowiadają historię Jacka Torrensa, który otrzymuje posadę dozorcy w hotelu Panorama na odludziu w górach stanu Colorado. To miejsce jest nieczynne zimą, więc Jack wraz ze swoją rodziną są jedynymi mieszkańcami całego kompleksu. Kiedy zima odcina ich od cywilizacji, Danny, syn Jacka, który posiada nadprzyrodzone zdolności, odkrywa, że pensjonat jest nawiedzony, a przybywające w nim duchy powoli doprowadzają jego ojca do obłędu. Sytuacja staje się jeszcze groźniejsza, kiedy Danny spotyka ducha pana Grady'ego, poprzedniego dozorcy, który pracował w hotelu. To właśnie z tego filmu pochodzi jedna z najbardziej kultowych scen w kinematografii. Here's Johnny! W 2019 roku powstała filmowa kontynuacja Lśnienia pod nazwą Doktor Sen. Poznajemy tutaj historię, kiedy Danny jest już dorosły. Film został nakręcony oczywiście na podstawie książki Stephena Kinga pod tym samym tytułem. But the things that live there. Hello, Danny.
Będąc już przy filmowych adaptacjach książek Mistrza Horroru, nie można zapomnieć o Cmentarzu dla Zwierząt. Jest to jedna z najbardziej przerażających historii Stephena Kinga, zarówno w wersji książkowej, jak i filmowej. Poznajemy tutaj historię rodziny Creed. Louise, Rachel, Gage oraz Ellie przeprowadzają się do małego miasteczka w stanie Maine. Pewnego dnia w wypadku drogowym ginie ukochany kot Ellie. Louise dowiaduje się od mieszkającego naprzeciwko starszego mężczyzny, że w okolicy znajduje się cmentarz dla zwierząt, jednak kawałek dalej można znaleźć stare cmentarzysko Indian z plemienia Mi'kmaków. Miejsce to posiada potężną moc, która jest w stanie ożywić zmarłych. Zakupują na miejscu kota i ku zdziwieniu Louisa ten nazajutrz wraca do domu. Jest jednak taki sam jak wcześniej. Rodzinę Creedów spotyka kolejna tragedia, a Louis postanawia raz jeszcze skorzystać z mocy cmentarza. May the Lord make his face to shine upon you. W 2019 roku powstał remake filmu, jednak nijak ma się do oryginału z lat 70. Planowany jest także prequel opowieści. Mam jednak nadzieję, że chociaż zbliży się do poziomu oryginału. Przejdźmy chociaż na chwilę do czasów bardziej współczesnych, ponieważ poprzednie filmy miały swoją premierę w latach 70. i 80. Filmem, który zdecydowanie zasługuje na miejsce w podobnym zestawieniu, jest Obecność z 2013 roku. Opowiada on historię żyjącego naprawdę małżeństwa najsłynniejszych na świecie badaczy zjawisk nadprzyrodzonych, czyli Eda i Lorraine Warren. Pewnego dnia zostali poproszeni o pomoc przez rodzinę, która zamieszkała w starym domu na uboczu. Twierdzą, że są nawiedzani, a tajemnicza zjawa nie daje im żyć w spokoju. Jak określili sami bohaterowie, stanęli wówczas do walki z najstraszniejszym demonem, z jakim mieli kiedykolwiek do czynienia. Do tej pory sama Obecność doczekała się 3 filmów, ale powstało także całe uniwersum, które skupia się wokół siebie takie tytuły jak Zakonnica, Annabelle czy Klątwa Lalorony. Ostatni film, o którym opowiem, być może w dzisiejszych czasach nie jest już przerażający i straszny, jednak zdecydowanie zasługuje na miejsce na podobnej liście, czyli liście najlepszych horrorów wszechczasów. Co więcej, główna postać jest postacią kultową, nie tylko dla samego horroru, ale dla całej popkultury. Pierwszy film z cyklu Koszmar z ulicy Wiązów powstał w 1984 roku i był w reżyserii Wesa Cravena. Seria do tej pory doczekała się łącznie 9 filmów, w tym remake'u i dość dziwnego połączenia z bohaterem slashera Piątek 13, czyli Freddy kontra Jason. Oryginał opowiada historię Nancy, która miewa koszmary z Freddym w roli głównej. Ten oczywiście chce ją zabić. Freddy znany jest z wyliczanek, którymi rodzice straszyli niegrzeczne dzieci. Jedna z koleżanek Nancy także śni o Krugerze. Jej sen jednak kończy się tragicznie, ponieważ dziewczyna ginie. Jedynym świadkiem zdarzenia jest jej chłopak. Z automatu staje się jednak jedynym podejrzanym. W tym momencie rozpoczyna się walka na śmierć i życie z potworem ze snów. Jako ciekawostkę można powiedzieć, że w Koszmarze z ulicy Wiązów z 1984 roku karierę rozpoczynał jeden z najsłynniejszych aktorów świata, czyli Johnny Depp. I'm your boyfriend now, Nancy. I tak właśnie prezentuje się moja lista najlepszych horrorów wszechczasów. Oczywiście nie jest ona pełna, ponieważ tych filmów mogłem znaleźć co najmniej jeszcze około 30, 40, może nawet 50. Więc jeżeli podoba Ci się taki materiał, podoba Ci się taki format, daj znać w komentarzu, zostaw suba, zostaw łapkę w górę, a na pewno powtórzymy za jakiś czas i opowiem o kolejnych filmach, które ukształtowały mnie jako fana horroru. Dzięki i do zobaczenia.